Widzicie? Cofnijmy to jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości. RIA Nowosąd. Największa agencja informacyjna Federacji Rosyjskiej. Państwowa agencja informacyjna Federacji Rosyjskiej. Klip wykonany w języku angielskim. I tekst będzie też... ten, który referuje, narrator, będzie też mówił po angielsku. Ja będę od czasu do czasu wtrącał dwa słowa, żebyście panowie, państwo mieli minimalną, ci, którzy nie znacie angielskiego, minimalną orientację w tym, co się dzieje, ale najważniejsze będzie to, co będziecie mogli zobaczyć mniej więcej po minucie tego filmu. Ale oczywiście relacje świadków są tutaj także kluczowe, bo są niezwykłe. Bo są odbiegające od wszystkiego, co dotychczas słyszeliśmy, a najważniejszą być może jest wypowiedź człowieka, który autoryzuje ten film, człowieka przedstawionego jako prokurator, szef prokuratury obwodu smoleńskiego, który w tym filmie tak występuje. These are the first minutes after the crash of the Polish peasant's aircraft in pierwsze minuty po the eyewitness of the video works in the vicinity. He is used to the sound of the aircraft. A oto się reacted quickly when he heard this. The president's Topolov Tu-154 made an unusual sound as it approached. Samolot wydawał dziwny the aircraft was coming into land. They say it made four approaches. But I didn't see that. I only mówili saw the last one. It made a strange sound. Aircraft land frequency. Samolot wydawał dziwny dźwięk. Sound. Aircraft was landing with an interrupted sound. Some loud slaps. The aircraft crashed about 500 meters from the landing strip. You can see how it was descending from the skin trees. W pewnym momencie zaczął spadać i wtedy uderzał spadające. Crashed into bigger trees. The first version started coming in immediately after the crash. Były różne wersje. The versions was that the cause was due to thick fog. Według jednej to była mgła, ale czuło. Возбуждено уголовное дело. When I was driving to work at about 9 o'clock, the fog wasn't so thick. At 11, when the aircraft crashed, there was almost no fog at all. Another version was that the Tu-154.